Siemanko, jestem Lucek, to jest GTA Online i zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Wyjątkowy odcinek, bo właśnie odblokowałem sobie snajperkę z wybuchowymi pociskami. Prawdę mówiąc, niektórzy mówią, że to się odblokowało im dopiero przy końcu, gdzieś tam, po kilku odblokowaniach, badaniach i w ogóle, a mi się to odblokowało całkiem na początku moich badań tutaj w Gunrunning. Także jestem mega zadowolony i już wam pokazuję, jak to działa. Tutaj mamy taką testową hydrę, która sobie lata gdzieś w powietrzu i spróbujemy ją zestrzelić właśnie przy pomocy tej broni. Zobaczcie, ona jest dodatkowo ulepszona, ma taki pomarańczowy albo żółty magazynek. W grze sobie wygląda tak, ten magazynek wygląda tak. No i mamy 33 pociski, 4 w magazynku. I lata sobie tutaj taka testowa hydra, jest, no co, bardzo łatwo do trafienia. Powiedzmy, że ona gdzieś tam do nas podlatuje. Odlatuje teraz bardzo daleko. No i zobaczymy, jak te pociski działają. Ups. Dwa razy wydaje mi się, że trafiłem, albo ten pocisk gdzieś tam przeleciał. O, i teraz właśnie się rozleciała. Czyli ogólnie jeśli byśmy wzięli sobie hydrę, sobie nawet zamówię hydrę, zobaczymy, ile hydra jest w stanie tych pocisków znieść. Maksymalnie, tak? Po jakim czasie wybucha, jeśli będziemy ją atakowali tymi pociskami. Bo teraz mogłem nie trafić i widzieliście, że może uda się ją po prostu szybciej rozwalić, jeśli ktoś ma lepszego aima. I tutaj jest hydra. Jest hydra, jest tutaj. Jestem podjarany, szczerze mówiąc, bo to jest jedyna broń teraz chyba na hydry. Przeciwlotnicza, najlepsza broń przeciwlotnicza. No i sprawdźmy. Raz. Dwa. Tak myślałem, dwa pociski rozwalają hydrę. Kurde. W końcu mamy coś na hydry. Jeśli ktoś dobrze strzela, no, snajperką praktycznie zawsze się rozwalało te wszystkie hydry, jeśli gdzieś tam ona odlatywała, sobie trzeba było długo strzelać, no nie, zanim się ją tam trafi. A teraz, no to kurczę, dwa strzały i po hydrze, także w końcu mamy broń przeciwhydrową. I to nie jest jakieś tam działko przeciwlotnicze, bo te działka przeciwlotnicze, no nie działają zbyt dobrze. Sami widzieliście na odcinkach już nie raz, jak wam pokazywałem, jeśli nie widzieliście, to zobaczcie sobie. A tutaj zdecydowany lider, jeśli chodzi o niszczenie. Na pojazdy jak to działa? Możemy sobie też sprawdzić. Jest tutaj radiowóz, jeden strzał. Śmigłowiec. Dwa strzały. Radiowóz, jeden strzał. Tak? Tutaj samochód gracza upancerzony. Nie no, nie będę niszczył. Ładne auto. A jeden strzał. Tak? Więc totalny rozpierdziel. Cyk. Snajperka cheaterka dosłownie. Jeśli chcemy sobie do niej amunicję zamówić, ta amunicja jest chyba dość droga. A pistolet, broń chyba ciężka. Albo snajperski, karabin. Wyborowy, snajperski. Co? W takiej samej cenie jest do wszystkich snajperek? Nie, no coś tu nie gra. Może to jest jako broń ciężka teraz. Minigun, rakietnica, granatnik, kompaktowy, wyrzutnia namierzająca, minigun. Gdzie to się kupuje amunicję do tej broni? Chyba może trzeba tylko w przyczepie kupić w takim razie. No nie wiem, ale to wygląda dziwnie, że w tym szybkim menu nie możemy sobie kupić? To ciekawe bardzo. Zobaczmy jeszcze raz. Amunicja, pistolet, nie wiem, SMG, karabin maszynowy, strzelba, snajperski, no to powinno być tutaj. Chyba, że specjalną amunicję możemy kupić tylko i wyłącznie w przyczepie. Miotana, granatnik, ciężka, no tu powinno być ewentualnie w ciężkiej. Namierzająca, minigun, rakietnica, może w rakietnicy, nie no, kurczę. Powiem szczerze, nie wiem, ale możemy sobie zamówić pojazd. Centrum operacyjne i w centrum operacyjnym na pewno możemy tą amunicję kupić, bo tam przed chwilą sobie kupowałem, także nie powinno być problemu, tylko musimy tam dojechać. Dziwne, że mi nie skonfiskowali motocykla, które tutaj stoi, bo przed chwilą mi rozwalili. O, już widać, centrum operacyjne jest tam gdzieś z tyłu. Także kurde, ta broń jest chyba najlepsza z najlepszych, jaka może być w tej aktualizacji. Zwłaszcza na hydry. No widzieliście, mamy dwa pojazdy przeciwlotnicze. Mamy BWP, które też jest dobre na hydry, bo z BWP to chyba raz strzelimy i całkowicie po hydrze jest. W jakimkolwiek zresztą pojeździe nieopancerzonym.
Natomiast snajperka jest to taki, taka broń przeciwlotnicza na hydry dla piechoty. Najlepsze co może być. Czekałem na to bardzo długo, bo tyle razy co już obrywałem od tych hydr, to normalnie szok. I tutaj mamy taki stolik z tymi broniami. I chyba dopiero tutaj można kupić amunicję. Zobaczcie, pociski wyborowe. 8700, ale to nie jest całe uzupełnienie, bo tam troszeczkę już jeszcze miałem. To jest dość droga amunicja. Możemy sobie tutaj... Ja nie odblokowałem jeszcze wszystkiego. Dziwne, że na samym początku odblokowały mi się wybuchowe pociski, najlepsze. Mam farta jak nie wiem. Powiększony magazynek. Celownik możemy sobie wymienić. Zobaczcie, no wszystko zablokowane mam jeszcze. Tylko sobie snajper... Jaki tłumik. Tłumik zasięg troszeczkę zmniejsza. A możemy sobie hamulec wylotowy jeszcze. Lufy, jakaś ciężka lufa. Ona chyba obrażenia zwiększa, ale w przypadku tej amunicji to chyba nie ma większego znaczenia. Kamuflaż możemy sobie zakupić, jak ktoś chce. Zobaczcie, ja tu mam naprawdę wszystko zablokowane, także na samym początku praktycznie odblokowała mi się amunicja wybuchowa. Mogę przywrócić standardowy, ciężki karabin, ale kto by tak chciał? I też dobra opcja na napady, no bo na napadach, na przykład tam, gdzie musimy dostarczyć ciężarówkę, chyba EMP przy Humane Labs, tak? Nie. Ładunki wybuchowe, jak mamy ten... Jak mamy... na Maze Bank? Nie na Maze Bank. No, Pacific Standard jak robimy, tak? No to jak Pacific Standard robimy, tam jest takie jedno przygotowanie, że trzeba właśnie śmigłowce zniszczyć. To teraz nie trzeba używać Insurgenta, tylko wystarczy stanąć snajperką gdzieś na szczycie góry i... No i można je wszystkich poniszczyć. Kurde, niesamowita rzecz. Nie trzeba mieć teraz wyrzutni rakiet, teraz nie musimy czekać 100 lat, aż gdzieś tam rakieta kogoś namierzy i wiecie, doleci na jakieś miejsce, tylko możemy od razu wziąć sobie snajperkę i chyba snajperka nawet ma większy zasięg niż jakaś tam rakieta, tak? Moglibyśmy to kiedyś zbadać. Zobaczcie, rakieta sobie gdzieś tam poleciała, nawet nie wybuchła. Tak? A radiowóz każdy możemy z każdej odległości zniszczyć. Z tego co zauważyłem, te pojazdy też są nerfione. Jeśli oglądaliście mój odcinek odnośnie opresora, o tym jeszcze opowiem troszeczkę, to on został znerfiony i możliwe, że ta snajperka i te pociski wybuchowe też zostaną znerfione, ale póki co to można się bawić, jak widzicie, robi to niezłą rozpierduchę. Shit. Jestem po prostu w szoku. Muszę wam jak najszybciej to pokazać. Ja pierdziu, co ten Rockstar? Jedziesz sobie samochodem, ktoś stoi na szczycie góry i cię nagle rozwala ze snajpy, nie wiadomo skąd, gdzie i jak. Niesamowita rzecz. Dziękuję wam, że byliście ze mną, trzymajcie się, na razie.